Dzień dobry, kochani! Witam Was, Agnieszka, na kanale Andii Choiński. Chciałabym dzisiaj zaprosić Was do współtworzenia i oglądania nowego cyklu, który zamierzam właśnie rozpocząć. Na ścieżce zdrowia. Jak wiecie, temat zdrowia jest mi ogromnie bliski. Tworzę cykl Uleczyć nieuleczalne, czy to jest możliwe, tutaj, na tym kanale i przekazuję wiedzę o tym, jak wpływając na wszystkie filary naszego zdrowia, możemy tak zmienić środowisko, by organizm odzyskał homeostazę i doprowadził do tego, do czego jest naturalnie zaprogramowany, czyli do samonaprawy i samouleczenia. Na moim kanale Prana Manaci rozpoczęłam nagrania z osobami, które uleczyły się z chorób chronicznych i nieuleczalnych. Cudowne istoty, takie jak Janusz z Toronto, który poradził sobie z ogromną wadą wzroku i wyrzucił okulary i przekazuje nam wiedzę i pokazuje metodę doktora Batesa, która okazuje się być bardzo skuteczna. Tereska z New Jersey poradziła sobie z reumatoidalnym zapaleniem stawów, stosując japońską dietę Kushi i opowiedziała nam o pewnej kontrowersyjnej substancji, która najwyraźniej działa cuda. Jest też Paweł Tomaszewski, który odzyskał zdrowie psychiczne po schizofrenii przez zdobycie wiedzy na temat natury, umysłu i człowieka. W opisie podam Wam linki dla zainteresowanych na te filmy. To naprawdę wspaniałe osoby i bardzo odważne. I gratuluję im tego, co dokonały dla siebie, dla zdrowia i że podzieliły się z nami o tym. Chciałabym kontynuować ten pomysł tutaj, na tym kanale i zaprosić Was i namówić do wzięcia w nasze ręce tego, co mamy najcenniejsze w życiu, czyli naszego zdrowia. Stwórzmy tutaj wspólnie bazę danych osób, które wyzdrowiały i wszelkich skutecznych metod. To jest czas, żeby zmienić chore paradygmaty. Udowodnijmy naszym rezultatem i naszym przykładem i pokażmy, że niby niemożliwe jest absolutnie możliwe. Ja sama wyzdrowiałam z kilku chorób, o których opowiadam i jeszcze będę opowiadała i wiem, że tak, to jest możliwe. Można mieć zdrowie i dobrą jakość życia po praktycznie każdej diagnozie. Od kilkunastu lat obserwuję i badam ten temat i znam setki, a nawet tysiące osób, które wyzdrowiały z chorób, które są ponoć nieuleczalne. Tylko w ten sposób możemy zmienić ten świat i zmusić system, by to on zaczął działać i pracować dla nas, na naszą korzyść, a nie na swoją korzyść. Pomoże to też tym, którzy teraz walczą o ich zdrowie. Zbudowanie przekonania w drugim człowieku, że może wyzdrowieć, jest ogromnie ważnym czynnikiem w tym procesie. A kto może to zrobić lepiej, jak właśnie drugi człowiek, który z tym sobie poradził i jest na to dowodem i ma rezultaty. Dziś, kochani, to jest ten czas. Czas dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Nie możemy trzymać dłużej takiej wiedzy dla siebie. Dzielmy się nią i stwórzmy taki świat, w którym wszyscy chcielibyśmy żyć.
normalny, zdrowy i prawdziwy. Do tej prawdy najwyraźniej dzisiaj musimy docierać już sami. Jeśli jesteś osobą, która wyzdrowiała, lub kimś, kto posiada wiedzę czy umiejętności o różnych terapiach, metodach, jeśli zajmujesz się jakąś dziedziną zdrowia i masz dobre rezultaty, to proszę, weź udział w tym projekcie. Skontaktuj się z nami. Możesz napisać swoją historię i ją przeczytamy. Możesz nagrać audio i je udostępnimy. Możesz wysłać nam ważne materiały i informacje i je przekażemy. I przede wszystkim możesz nagrać audycję z nami, do czego Cię bardzo namawiamy, i podzielić się z nami Twoją wiedzą, historią i doświadczeniem. Już jest wiele osób, które się ze mną skontaktowały i będziemy nagrywać ważne przekazy o zdrowiu. Możecie napisać do mnie na pranamanachi@gmail.com. Wszystkie linki i kontakty są poniżej w opisie. A ja dziękuję Wam gorąco i jeszcze raz namawiam i zapraszam do współtworzenia tego cyklu. To jest w naszym wspólnym interesie. Łączmy się i tak właśnie rośnijmy siłę. Dziękuję i życzę Wam miłego dnia i dużo, dużo zdrówka. Cześć!